Zdecydowaliśmy się z trenerem teraz po dwóch seriach treningowych. Bardziej to trener zdecydował niż ja, że lepiej będzie jak pojadę do hotelu, odpocznę chwilę, zostawię więcej siły na popołudniowy trening mocy, ponieważ to też jest dla mnie bardzo ważne. No i tyle. Cieszę się z tych dwóch serii treningowych, były naprawdę bardzo dobre i bardzo przyjemnie się latało. Bardzo lubię tutaj skakać, ten profil bardzo mi odpowiada, ale cóż, no, pewnych decyzji się nie kwestionuje, zwłaszcza kogoś wyższego rangą postawionego od siebie. Rośnie presja, Kamil, przed tymi konkursami? Skoki w ogóle dodają ci takiego spokoju? Ja nie mam presji. Nie wiem jak państwo. Ja sobie spokojnie podchodzę do swojej pracy, skupiam się po prostu na tym, co mam zrobić. Przede wszystkim na skokach, które chcę, żeby były dobre, żeby sprawiało mi tyle samo radości. I tak się dzieje teraz, dlatego nie zmieniam w ogóle swojego podejścia. Powiedz, te skoki treningowe były zbliżone do tego finałowego z Garmisch-Partenkirchen, który twoim zdaniem i trenera otarł się o ideał? No ja nie powiedziałem, że się otarł o ideał, natomiast... Tak, prawie perfekcyjnie, tak? Nie, tego nie powiedziałem. Powiedziałem, że był bardzo dobry. Natomiast nie da się porównać tych skoków z tymi skokami z Garmisch, ponieważ to jest zupełnie inna skocznia i tutaj też trzeba minimalnie się dopasować do każdego profilu. Ale sam ruch, technicznie one wyglądają w tym momencie bardzo podobnie. Ta moja dyspozycja jest na stabilnym poziomie i no, ja tylko po prostu wdrażam pewne elementy, które gdzieś tam mogę, jeżeli jest taka potrzeba.